Ruch Chorzów występuje w Ekstraklasie już 60. sezon. Żaden inny polski zespół nie ma równie długiego stażu ligowego. Niestety nadchodzi chyba pora na pobyt do drugiej ligi. Po takich porażkach jak ta ze Stalową Wola tracą wiarę najwięksi optymiści. A oto pozostałe wyniki 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bezbramkowe remisy Widzewa z Górnikiem, Krakowa z Petrochemią i Olimpii ze Stalą Mielec. Tabela pierwszej ligi. Aż 7 zespołów utrzymało miejsca poprzedniej kolejki.